Idziemy oglądać nasze marzenia. No i co, Łukaniu, podoba ci się? Ty, ale jaka promka. Ale pięknie wyglądasz. Do oczu ci pasuje. Do koloru oczu. Ja sobie zobaczę. Zajebisty, tylko nie dla nas. Nie dla nas? Ojejku! Ale dużo miejsca. Ty, ja tu bym normalnie cały czas bym gotowała na siedząco. No to jest fajne. No na siedząco, zobacz. Nogami bym mieszała. Gdzieś tak chcę podjechać, i jeziorko było widać. Ty, ale fajnie, tak? No. Malutki zlewik. Poczymaj, Łukaniu, piwko. Na czym, żeby... Co było? Łazienka, taka jak tu. Na pewno są w środku. No. Bo chcę mieć przestrzeń. Kiosku, czyli kibel. O, tu szufladki odsuwamy. Ja lodóweczkę taka malutka. Dla lalek. Najdłuższego wziąć, żeby zrobić. Żeby tutaj odwracane fotele były. Tu. Ty zobacz, blat wyciągany tutaj. Stolik. Proszę. Tutaj. A jak go się tu spakuje? Lodówkę, a tu, dobra. Wszystko. Zamykamy. Nawet tą lodówkę wyszło. Tu jest. Nie, no tak, zlewik maluteńki. I łóżko francuskie pod tą ścianą, pod tą. A nie miłość francuska? Tu siodełeczko takie małe. Nie. Butla. Na butle miejsce. Kanapa, nie fotel, tylko taki mały. Tu coś jest jeszcze? Mały narożnik tutaj. Zbiornik na wodę tu jest, słuchajcie, zobaczcie. Na trzy osoby, żeby tutaj dopinać sobie fotel. Jak będzie nas z nami na szacunek, to żeby sobie dobrać. Nie będzie przeważnie jeździć, ale jak będzie. Czyli samochód kupię na pewno trzyosobowy. To się rozkłada jak wersalka? Tutaj jeden. Zamykamy się. Jesteśmy tu. Oczywiście mi bateria siadła, ale nagrałam całe pompowanie. Także się liczy. Bo zgubiliśmy jedną baterię, trzeba dokupić. Może by było przedzielone, żeby nie padało na to jedno drugie. Bardzo fajny samochód. Ale miejsca też ma bardzo dużo. Do pakowania, wiecie? Takie zrobię lamelki. Sprawy takie wysuwane, motowania, żeby może w pionie. Tylko wtedy musi mieć wysokie łóżko. To jest okap? To jest okap budowany? To jest okap chyba. Tak, to jest okap, nie? Wbudowany. To jest okap do indukcji. Tak. Wojtek, nie będzie tam wysokie łóżko, bo nie będzie dostępu. Ilu to jest osobowy samochód? No dla nas, Łukaniu, dla ciebie i dla mnie. No to łazienka pada na nią. Gdzie na nią pada? A co pada na nią? A wiem, że nie ma ten. Tak. 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 Właśnie zintegrowany jest prysznic. Ale ogólnie jest bardzo fajny. Nie będzie podliśko wjeżdżały te rowery. Aha, dłuższy. No dalej pompujemy. Jeszcze! Brawo! Pokażę wam. W tamtym roku piwo mam tu, ale bezalkoholowe, słuchajcie. To się tędy właśnie wjeżdżało. A w tym roku się już wjeżdża tędy. Także dużo prościej jest. Tu są zrzuty, toalety, prysznice. Mega. Nasza dolina. Przejdę się wam trochę po tym kempingu, pokażę. To jest takie kółko, na środku jest trawa i wokół też jest trawa, ale jaka ładna, taka golfowa trawa. No. Bardzo ładnie. Oj, chyba coś zaczyna kapać. Ale też pogoda nam się udała, bo nie jest za gorąco. Przy tym pompowaniu to można by było wyzionąć ducha. Dzień dobry. Dobry. Nie bierze pan udziału w pompowaniu? No tak, no tak. Smacznego. O, kolorowe, proszę, bo mieliśmy ubierać przyczepy. I właśnie wam pokażę, jak są poubierane. Ekipa kempingowa.
O, tutaj proszę, jaka piękna przyczepa hawajska. Kolorowa. Bardzo ładnie udekorowana na kolorowo. Pięknie. A, bo jest podświetlona jeszcze. O, to trzeba przyjść wieczorem zobaczyć. Tak. Tak, oczywiście. Przerwę. Dobra, idziemy dalej. Zrobiłam foto. Tu też jest pięknie przyczepa. Balonowa, udekorowana. Piesio, jaki dzień dobry. Heja. O, tu się dekoruje przyczepa, malowane. Oj, ale jak sprytnie, że na folii. Jeszcze na górze balony tutaj. No, ale spryciarze jesteście, że później folię ściągniecie i mycia nie ma, nie? Tak. Elegancko. Idę jeszcze z przodu zobaczyć te wasze balony. Sama dmuchasz? Nie, to pompką. A, pompką. A, tą pompką? Czy nie? I wszystkie bomby, sama balony napompowałaś wszystkie? A, każdy pomaga, jak może. Tak, jeszcze takie unikorny będą tam wisieć na górze, napompowane Helen. I tu będą jeszcze trzy stały, jakby po prostu wyciągnęły przyczepę. Aha, czyli u was konie ciągną przyczepę. Tak. Super pomysł, bardzo. I to jeszcze takie kolorowe, to się nazywają, no nie, jak one się nazywają, te koniki? Jednorożce, kurna, ja to już nie jestem na tym etapie bajek. Unicorn, tak? Tak. Ja też zostałem poprawiony. Tak, tak? Aha, no to dobrze. No, pięknie. Tu też mamy pięknie kolorową przyczepę. O, tu jaki malunek. Kurna, ale to chyba na stałe. Jezu, jaka pięknie przyczepa umalowana. Czyja to? Marysi. Marysia, sama malowałaś? Jejku, jaka piękna, jakieś dzieło sztuki to w ogóle jest. No, jest taka... Tak, ja pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. Jejku, super. No, z tyłu też coś jest? Znaczy z tamtej strony? Nie, z tyłu jest... A, czyli strona męża, czyli pusto. Tak. Nie, no bajka, jejku, bardzo ładne to jest. Ale słuchaj, to jest tak umalowane, że ty to zmyjesz, czy już zostawiasz na stałe? No nie, no to po prostu to jest mega. To jest dzieło sztuki. Tak, to jest dzieło sztuki. Jejku, naprawdę. I to, a, bo to jest jeszcze w nocy podświetlone. Nie, no to ja jeszcze tu w nocy muszę przyjść, bo tu się wszystko pięknie świeci. Pięknie się świeci. Tu też. Tak, tak. No. I to było tak na przykład, że ja mu rzucam, mówię, o, mówię, zrób mi rolkę taką z tym, z kierunkowskazem, nie? No. Nie, no w ogóle tak, teraz dopiero jak ty do mnie powiedziałaś to ja zwróciłam uwagę, że jeden kierunkowskaz to jest po prostu drugim kółkiem rolki. Z rozwiązanym jeszcze rolką. Tak. Musisz się bardziej w ten obraz... Ale wiesz co, tak, tu się trzeba przy... Tak, to nie jest takie zobaczyć, o fajne i przejść, bo tu są szczegóły. Tak, nie rozumiem właśnie tych obrazów. Nie widzą te szczegóły, nie? Jak to... Tak. To było malowane. Tu też jest pięknie, kwiatuszki. Kurna, jak bardzo ładnie te wasze przyczepy są. Tu jest kamper w ogóle, a nie przyczepa. Cześć, Piesiu. Tak, dama z łasiczką. Piesiu, jaki tu jest fajny Piesio. Nie. Idę dalej. Chce pani kanapkę? Nie, dziękuję. A wyglądam na taką, co chcę. Idę dalej. Mega są te przyczepy. Jejku, ale ta umalowana to jest po prostu cudowna. Dzieło sztuka. Dzieło sztuki. Tu jest jakiś YouTube. Co to za YouTube? Dzień dobry. Piękna przyczepa udekorowana. No, to ja tu muszę przyjść, jak już będzie koniec. I co, podświetlona? Będzie? Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Zobaczcie, ile ludzi w ogóle przyjechało. Jak się ludzie starają, żeby to pięknie te domki wszystkie wyglądały. Tu też jest pięknie. Tak, oni dopiero zaczynają. Też dopiero wszyscy robią.
tamtym roku na zlocie to chyba było dużo mniej ludzi, ponieważ tutaj chyba już nikt nie stał. Nie kojarzę. My staliśmy tu chyba jakoś, w tym miejscu. Pięknie. Idziemy dalej. Bardzo ładnie. Wszyscy dekorują. Piękna ta wasza przyczepa, piękna. Ale widzieliście tam malowaną, jakie jest dzieło sztuki? Jezu, po prostu... Idziemy dalej. O, tu jest wata cukrowa, dzieciaki mają zabawę na zlocie. Cały czas coś się dzieje. Ale ta trawka jest cudowna, jak golfowa. O, proszę, tutaj też już się robi. Ile balonów. No, wy to jak zwykle chcecie pobić rekord najładniejszej. No, ale tam widzieliście po drodze jak... Tak, z dreczem i bardzo dobry pomysł to jest, no. Jezu, ja to raz na tym uroczysku przecież jak oklejaną miałam przyczepę, no to słuchajcie, z miesiąc czasu ją dochodziłam do ładu. No, stroić fajnie, ale potem sprzątać też nie jest łatwo. Muchańce, tu jest scena, wczoraj tu była impreza, dzieci się bawią, jest wata cukrowa w kolorze różowym. Dzieciaki biegają, fajnie jest? Fajnie jest? No, i bardzo dobrze. Tu są zabawy manualne jakieś. Julia. Będzie. Julia. Cemu. Natalia. Muchaniec. Miejsce na ognisko już szykowane jest. Obsługa szykuje, słuchajcie. No. Ale się nasza dolina rozwinęła przez cały rok. Naprawdę. W ogóle fascynacja tej trawki, że ona jest taka golfowa. No. O, tutaj będzie coś robione. Tam są chyba nowe toalety stawiane, murowane. Cały czas się rozwijamy. Zaczyna padać. Tutaj chyba na imprezy takie zadaszone w razie jakby padało. Tak, bo stoły stoją. Oczywiście grupa Elkam wisi. Tak, tu sobie można posiedzieć jak pada. Żeby nie moknąć. Tu El Camperos, proszę, jaki dmuchany napis. Pokażę wam. No, kierujemy się ku domowi. Pomalutku. O, i dochodzimy do nas. Tu stoimy. Już się chyba konkurs dmuchania skończył. Tu cały czas, słuchajcie, mijałam po drodze, ale się dopiero stroją. I my tu stoimy. I Tomasz śpi, bo widziałam. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj na takie przyssawki to jest, na samochód. No i pranie sobie wisi. Tak? Idziemy, Łukanio mnie woła. My, kochani, na rower. Pod górę, ale oczywiście na elektryku to w ogóle nic nie czuję. Zaraz wam nagram naszą dolinę. I zlot jak wygląda z góry, bo pięknie to wygląda. Łukanio na mnie poczekał. Zobaczcie. Zaraz stanę. Łukaszek! Czekasz na mnie? To poczekaj. Słucham? Dobrze, Łukaniu. Tak? Zobaczcie, co się dzieje. Jaki zlocik. Tak. W telefonie zawsze umiałam. Nie świruj sobie, jarząbka. Człowieku. Dobra, bo już się zasapałam. A tu jeszcze taka góra tam przede mną. Łukaniu, gdzie się zatrzymaliśmy? Ja wiem, że to jest gazeta normalnie. To jest gazeta? Między tym menu. Tak? Wyścig górski pod Ojcową. A no tak, rzeczywiście. Nie, ale... W niedzielę odbył się A to jest na... Ciekawe jestem, czy to jest na bieżąco. Nie. Automobilowy. Stara gazeta to jest. Numer 23. 32. 23 maja, 32 rok.
No, nieźle, nie? Ha, on znowu zaczyna mówić nieźle. Na rowerkach zatrzymaliśmy się. A to jaka historia. Na żurek i na barszcz czerwony. Oh. Dobry barszczyk? Spoko, no. Żurek ojcowski. Od ojca, od praojca. Gęsty, dobry. Smacznego. Dziękuję nawzajem. No, my już słuchajcie, po rowerach. Właśnie sobie włosy wysuszyłam, bo trochę zmokłam, zaczął padać deszcz, dlatego wróciliśmy. Ale i tak zrobiliśmy z 15 km. No dla łukania to wiadomo, że za mało. Ale ten, właśnie bluzę, słuchajcie, założyłam, bo się trochę chłodno zrobiło. Zaczęło padać. Nie wiem. Zaczęło padać. Mam nadzieję, że za chwilę przestanie, bo zaczynamy zlot i zaczynamy konkursy. Słuchajcie, na najbardziej kolorowy domek wystrojony, bo to jest Festival Colors na naszej dolinie, więc czekamy. Dobra, wyjdę z tej łazienki, bo skończyłam się suszyć i założyłam bluzę, bo trochę przemokłam i zmarzłam i zaraz się do Was odzywam. No, już jestem. Zaczynamy konkursy. Widzieliście wcześniej, że wszyscy się już stroili do konkursów, domki i jeszcze trzeba było ubrać załogę, czyli nie dość, że domek wystrojony, to jeszcze załoga musi być przebrana jak najbardziej kolorowo. Mamy ten zaszczyt być w komisji, więc zbieramy się, bo już Bartuś po nas przyszedł, żebyśmy się szykowali, bo już się zaczynamy, będziemy chodzić teraz po wszystkich domkach, oglądać załogi, oglądać wszystkie domki, no i oceniać. Także zbieram się, tylko sobie przebiorę jeszcze sobie dół, bo mówię, byliśmy teraz na rowerach, trochę zaczęło padać i Łukanio właśnie przypina rowery i też się musi przebrać i lecimy dalej się bawić. No i będzie zabawa w pianie, słuchajcie, kolorowej, konkursy. No i teraz będzie po prostu jeden wielki fan zabawowy, więc zbieram się, bo musimy być na 16 chyba, Bartuś powiedział, że się zbieramy i chodzimy i oglądamy te domki, więc lecimy oglądać domki i wybierać najbardziej kolorowy i najbardziej kolorową ekipę, a naprawdę jest w czym wybierać. Po prostu pobity rekord świata w kolorach. Ja i moje kolory to jest pikuś przy tym, co tu się teraz w tej chwili dzieje. Gdzieś to mieliście wcześniej pokazane, początek tego, co możecie zobaczyć później. Więc słuchajcie, ja kończę tego vloga. Następny vlog już będzie ze wszystkich konkursów, już będą ekipy wystrojone, ja Wam to wszystko pokażę, nagrody, kto wygra i w ogóle wszystko to już następny vlog to już będzie z jednej wielkiej zabawy i jeden wielki kolorowy, także naprawdę zabawa na naszej dolinie z El Camperos, zresztą powiem Wam tak, my jesteśmy drugi raz na zlocie El Camperos na naszej dolinie, bo z El Camperosem jeździmy prawie zawsze, wszędzie, na każdym zlocie. I El Camperos robi najlepsze zloty. A już na naszej dolinie, to jest nasz drugi rok i jest co roku coraz lepiej, coraz weselej i w ogóle po prostu, no, stawiają poprzeczkę wysoko. Także lecę, bo już na mnie czekają i już słyszę, że tam wołają mnie, że idziemy oglądać. Także trzymajcie się do następnego vloga, który już będzie ze wszystkich konkursów i będzie mocno zabawowy. Nie wiem, czy będę mogła cokolwiek w ogóle, pewnie muzyka będzie grała, więc będę musiała to jakoś tam kombinować. Nie lubię tych momentów, kiedy muszę tą muzykę wyciszać, ponieważ to jest dużo fajniej, jak jest taka oryginalna, bo ludzie się do niej bawią. Także trzymajcie się do następnego vloga. Pa, pa.